Dzień dobry, cześć, czołem, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Paweł, dzisiaj ze mną jest Joszelka, Ren i Bert. Hello! Hejka! I dzisiaj tunikujemy nowe auto, czyli Classic Broadway. Tak. Tak jest. Broadway, sama nazwa mówi za siebie, no nie? Słuchajcie, dzisiaj robimy klasyka, ciekawostka. Bert jest, zniknął Kuba. No. Podejrzane, no właśnie, nie sądzimy. To jest podejrzane. Nie będziemy go dzisiaj szukać, dzisiaj będziemy tunikować nowe auto. Także dzisiaj olewamy Kubę. Musimy minąć 24 godziny od zniknięcia. Berta. Jak widzieliście, także może w piwnicy będzie. Może w piwnicy będzie. Jest tak, taka szansa. Gdzie go zamkną. Jest taka szansa. Nie wiem, choć się domyślam. Rozumiem. Okay. Tytuje klasyka. Dobra, słuchajcie, wejdźcie na stronę internetową sklepu. Okay. Ja już szedłem, bo... Classic Broadway, 925 tysięcy, moi drodzy. Symboliczna kwota za taki nowoczesny samochód. I zobaczmy teraz opis. Dobra. Bądźmy szczerzy, jak dotąd przyszłość okazuje się rozczarowaniem. Obiecywano nam komercyjne podróże kosmiczne i pokój na świecie. Zamiast tego dostajemy coraz dziwniejsze filmiki w wirtualnej rzeczywistości. Tak nie jest to napisane. Wiem, że tak nie jest napisane, a już tam inaczej. Dobra, inne rzeczy też są do bani. To może trzeba wsiąść do Broadwaya i cofnąć się do czasu, gdy nie obowiązywała zasada 34? Co? Dobra, zasada 69. Nie, rozkaz 66. Futurystyczny design kojarzył się z utopijną fantastyką, a nie ze stylistyką końca świata. Mhm, okej. Okay. No, jakiś taki... robili lepsze opisy. No, enigmatyczne. Były lepsze opisy do samochodów. Były. Tak, były, aczkolwiek ten oddaje dobre czasy. Dobra, ja już... Dobra, ja wsiadam do auta. Ja nawet cofam, ja już cofam. Zaczynamy tuning, widzowie ocenią, który samochód im się bardziej podoba, kto zrobił ładniejszy tuning. Strzelam, Berber nic nie zmieni, więc... Tak. Co? Jak to tak? To czekaj, co? Ale nie, nadwozie dziwne. Ale faktycznie nadwozia ma takie... A czy można z tego samochodu... Ale hot rod, tak się nazywa. No właśnie. Dobra, widzicie. Ale hot, ale jesteś hot. Hot rod z wykończeniem, no to tak totalnie epicko. Tak, stalne wykończenie ma, nie? Dobra, to ja wezmę... A jak? Podoba mi się. Tak. Ta auto mi się ogólnie tak jakoś niekoniecznie mi się, nie wiem. No właśnie, to jest niby hot rod, można z tego zrobić, więc zakładam, że silnik pewnie będzie wystawał w tym momencie. Silnik będzie rakietą. Tak, więc zobaczymy. Ogólnie to auto chyba to będzie takie, kurczę, widzę... Bardzo klasyczne, no. Limuzyna po prostu. Limuzyna. No, taka stara limuzyna. Zdecydowanie. Zobaczmy, co z tego urośnie. Co to za wydech? Ja na razie na zderzaki przednie patrzę i nie mogę się zdecydować, który zderzak grać. Nie. Tylny zderzak. Będzie to. Okej. Okay. Serio? Nie, no. Tak? Tutaj no, chyba dał... Zrobimy tak. Kurczę, nie wiem, który to ten czy ten. Chyba tego. Faktycznie. Okej, okay, silnik. Na maksa. No zastanawiam się, czy zrobić z niego to co można zrobić. No właśnie, zrobić. Powiem szczerze, że jak ktoś z was zrobi tego hot roda, to będzie ciekawie, że będzie można porównać. Okay. Mam już wskazówkę, że Paweł nie robi hot roda, dziwne. No. Nie robisz hot doga? Ja nie mówię, że nie robię. Ale mówię, że jak ktoś zrobi, to będzie ciekawie. Nie robisz hot doga? A zjadłem. Ogólnie chromowane wydechy z płetwą wyglądają bardzo faktycznie ciekawie. Święcę się. Potwierdzam. Nie. Dobra, coś takiego na trola. Przepraszam, ale to... No nie, no ja po prostu na to patrzę i... Już widzę tam na kamerze już leki takie... Walentynkowe już są akcje, nie? Więc to jest taki samochód na walentynki teoretycznie, można powiedzieć. No. Najbardziej... Jak patrzę na ten samochód i patrzę na ten zderzak przedni... Ej, można z tego taksówkę zrobić. Jestem na maskach i właśnie widzę to, co widzę, czyli podwójny filtr. Można mieć oznaczenie taksówki, rozumiecie to? Okej. Okay. No. Ale trzeba zawieźć 50 pasażerów do celu podczas zleceń taksówkarskich. Aha. Ile? 50. Ilu, kurde? Aha. Ale to okay. I tak nie, czyli więcej czyli... niż w poprzednich częściach. Czyli 50 nie, tych. Ogólnie... Kurczę, a ja zrobiłem ostatnio, grałem i zrobiłem 40, rozumiecie? Nie podoba mi się to auto. No właśnie ten potrójny wlot powietrza, tu teraz patrzę ogólnie na przykład na końcu. Ej, przy maskach. Pan. Idź pan? Dobra, idę. To jest praktycznie wyższe od dachu. Nie, idę. Albo na równi. Idę, bo już lekko wygląda. Po co mi kupować światła, skoro ja ich nie mam w tym momencie? Ale widzisz, wiesz, że są. To nazywa topienie pieniędzy.
Dobra, tutaj tak, może nie oznaczenia. Trzeba się ubrać odpowiednio, kurde. Nie będę tego nawet robić, nie. A, no tak, racja, do takiego auta trzeba się ubrać odpowiednio. Dobrze, ja też się odpowiednio ubiorę. Tak, dobrze, ubieraj się. Przebrałem. To nie przebieramy się za skier. Faktycznie, można zrobić tutaj, tak, jest tu opcja faktycznie ten, 50 pasażerów do celu podczas lecenia. Mhm. Okay. No, to tylko pokazuje jest, to, pokazuje tyle, że Paweł mi nie wie. 50 to jest niewiele, ale w jednym, jeżeli to miało być w jednym zleceniu. No niewiele, to jest 50 kursów. Tak, no tak. No. Ale to pytanie, czy za jednym zamachem, czy łącznie, bo łącznie to jest pikuś. No łącznie to ja jestem w stanie powiedzieć, że już chyba zrobiłem, a nawet. Kursów, tylko jeden jest wyzwanie. To powiedziałam. Nie jest na publicznej. Rozumiem i bardzo. Nie jest napisane w sumie, że łącznie, więc raczej. No właśnie nie wiem, właśnie nie? To w komentarzach można napiszcie. To mi wiecie, do 50 brakuje chyba mało, bo jak robiliśmy za pierwszym razem, to nie widziałem, żebyśmy ten. Ja nie dokończyłem dziesiątki, a potem zrobimy jeszcze 40, więc mam 40 parę. Tak zakładam. Zrobimy tak. Tematycznie. Tak zrobimy. Dobra, to zrobimy sobie tak. Lakierowanie to za chwilę. Dokładki dachowe. Co to ma być? Nie wiem. Klasyczna klimatyzacja? Tak. Na jakiej zasadzie to działa? No masz po prostu na zewnątrz ten i tam ci chłodzi w środku, nie? Fajne. A, to jest jak kolor dodatkowy. To bym poważnie? Chciała zostawić. Co? Ale to dziwnie wygląda. I czemu tablicy nie można zostawić? Co to ma być? Zawieszenie. Kurioza. Zróbmy sobie. Zróbmy tak. Coś takiego. Skrzynia biegów oczywiście najlepsza. Turbo oczywiście też się przyda. Auto szybciej jeździło. Ja, klimatyzacja, na pewno. Można klimatyzację do tego dać. No przed chwilą właśnie mówiliśmy. Ale Irene się pytał, co to znaczy, co to, jak to działa, nie? Na jakiej zasadzie to działa? Tam dmucha, no. Tam wystawiasz łokieć i masz. No nie, bardziej mnie zastanawia, jak to jest połączone ze środkiem. No przez okno, tam od strony pasażera dmucha. No dobra, ale to okno jest zamknięte. A trzeba się w bardzo starych autach. No tak, musi być zamknięte, inaczej klimatyzacja nie będzie funkcjonalnie będzie potrzebna. Musimy mieć zamknięte okno. Też. To jest tak z klimatyzatorem, który stawiasz przy oknie i dajesz rurę wylotową na zewnątrz. Albo który masz na zewnątrz na balkonie i wdmuchujesz zimne powietrze właśnie do środka. Schłodzone już. Dobra, niech będzie, niech stracę. Ale on jest w klasie masy? What? O, to będzie stawał. To właśnie staje. Okej. Okay. On nie jest w tych sedanach. Szukam tylko właśnie jakichś fajnych kółeczek. Dobra, ja też właśnie jestem już na kółeczkach, ale tutaj zwykle sprawa jest dyskusyjna. No, jak zwykle po prostu sprawa wygląda tak, że chyba klasyczne fabryczne felgi wyglądają najciekawiej. No nie, to tak też myślę. Ulepszenia oczywiście najlepsze tutaj. Ja myślę, że i tak, nie. Szyby. Okej, okay, to tutaj to jest zrobimy to, co sobie myślę, właśnie tak. Niech stracę, no. Okej, okay, zostało mi tylko lakierowanie w takim razie. Nie trać. Lakierowanie. Się jeździ tym. Ja myślałem, że to będzie takie mułowate, ale... Mówisz, że fajnie się tym jeździ? Bez? No, fajnie. Bez lepiej wygląda. Tyle? Dobra, cyk. Zobaczymy, jak to będzie działało na zderzenia. I oszlaka już będzie chciała zderzać. No, ona już wie. Patrzysz. No, tak. No zobaczysz. Okej. Jedne koła. To zrobimy sobie taki kolorek. I chyba mam wszystko zrobione. Jesteś pewny? Chyba tak. Na 100%? Na 101? Tak, już na 150. To już jest trochę. Dobra, auto się fajnie zbiera. To faktycznie. Na zakrętach chodzi bokiem. Chodzi bokiem, mówisz? Więc można... Jakie macie zawieszenie włożone? Konkurs driftów, a to sobie wybierz jaki chcesz. No nie. Drifty to się to trochę nie nadaje, tak trochę. Tak, zawieszenie możesz jakie chcesz. Ale ale fajnie staje, faktycznie. Ale super. Chodźcie, kręci. Chodźcie, panie. Dobra. To gdzie się widzimy? No tak mówiłem, tam gdzie ostatnia osoba, czyli prawdopodobnie no... Do chyba mnie? Do Joszelki jedziemy, tak? Ja jestem ostatni. Dojechała. A ja jestem ostatni. Ja. No na dole. Ja jestem w klubie samochodowym. Tak jest, też tak myślę. Dobra, olewajcie mnie. A ty gdzie nie jesteś? Nigdzie. Nigdzie się nie ma? Nigdzie. Jesteś nigdzie? A widzicie w kamerce, bez której nagrywam ten mój palec środkowy?
A Ren, widzimy. Tam pojechałeś. Chłopie, żeś pojechał tam kaj daleko. Wyjdziecie do mnie? O, idziemy. Mam czekać. Słuchaj, pierwsze osoby, jakie ładne zegary tam są. Oczywiście, że nie będziemy na ciebie czekać. Wcale nie tak, że ja po prostu jadę tam do ciebie. Elegancko. Rozumiem. Wynająłem tutaj dobra. Parking dla całej ekipy. Dobra. Wow! Akurat się dzień zrobi, akurat możesz mi wyjechał. Jest dobra, trzecia w nocy. Będziemy się zobaczyć w takim czasie, ale bardzo fajnie się kieruje tym samochodem faktycznie. Ja nawet mam już fanów, którym mi się podoba to auto. Ja chcę tylko jedną rzecz zobaczyć jeszcze, czy to zadziała. Ale w ogóle biorąc pod uwagę takie kształty jego, to jest jakiś Oldsmobile. Ale nie wiem, jak. Dobra, no niestety dobra. Nie mogę go postawić na stałe. Bo był samochód, nie pamiętam teraz który, że jak skręciło się koła, test. To on po prostu cały czas na dwóch kołach z tyłu. Ja powiedziałam, że się poświęcę. Tyle. Cześć. Ja tu mam auto, bo tu są moi fani. Gdzie wy teraz jesteście? Tu jesteście. O, widzę, że Ren też tak zrobił. Ja lubię hot rod. Jada. No tak. A, się bęby tu brałeś klasycznie. No kurde. Do koloru lakieru. No! Można trochę no. Tak powiedzieć. No dobra. Zobacz, latarka w dłoń. A, i jeszcze Paweł. Może... Dobra, już dojeżdżam właśnie, już was znalazłem, już jestem prawie na miejscu, proszę bardzo. Pyk, elegancko. Dobra, zobaczmy, co tu zrobiliście w takim bądź razie. Co tu się dzieje? Ja też wezmę latarę do ręki chyba. Ja sobie wyłączę silnik. Czekaj, to jest lizak, to nie. latarka. Lizaki do ręki. Dobra, czyli tak, tu jest auto od Joszelki, jak rozumiem. Nie, to jest moje. A, właśnie, miałem ładnie się ubrać, tak? Bert powiedział, że trzeba się ładnie, stylowo ubrać do takiego. Czemu są dwa koty? Aha. Dobra. No, oczywiście. Co? O co ci chodzi? Co jest? No co? Okay. Wiem, co trzeba zrobić, poczekaj. Właśnie klasyczny, piękny ubiór. Dobrze, to co? Przebierz się. Dobra, obejrzymy auta. Czyli tak, to jest auto od Rena, tak? Znaczy tak. Nie, od Joszelki, które jest? Moje jest różowe. Dalej od Rena. Co ty chcesz? Nadal od Rena. Różowe? Tu. To jest od Rena, tak? Nadal od Rena. Tak. Czyli duży stojący silnik przed tym, to jest auto Renowe, razem z klimatyzacją zewnętrzną. Kolor jest czarny, czarny metalik. Czarny okay. Metalik z oznaczeniem... Obok ma praktycznie chyba to samo. No. Czyli tak, ten sam silnik nawet jest. Tak. Tylko bo my wiemy, co dobre. Tylko bez klimatyzacji jest, okej. Okay. Tak, mi tam wystarczy. Bert ma tu klasyka. Ale nie, też pomalowany jakiś taki, tutaj oznaczenia znaczy, są. Tylko te pasy ma. Tak, a no. Zobacz, u mnie to jest klasyk. Mm-hmm. U mnie to jest typowy klasyczek, zobacz. No typowy, patrz. Nawet taki, nawet kolorem jest typowy. No, znaczy kolor akurat jest taki nowocześniejszy, ale... Kolor nowocześniejszy. No. Paweł także ma... napiszcie w komentarzach, który wam się bardziej podoba. A ja proponuję, wiecie co zrobimy teraz? Pojedziemy tam do środka, do Los Santos na meetup tutaj. Dobra. Tam jest wyścig przecież garażowy, nie? Mhm. No jest coś takiego. Jest coś takiego, no. Także chodźcie tam, wjedziemy, zrobimy wyścig tych samochodów. Moje najlepsze. W podziemnym garażu. Od góry to auto wygląda... Jak czapka. No, jak czapeczka. Opony driftowe. No. Nie, gdzie? Opony driftowe? No może niekoniecznie. Może jutro. Dobra, tor testowy. Wejdź z innymi graczami. Okay. Musisz być w aucie. A, w aucie, to czekaj. Mnie wyrzuciło z auta. Tak, automatycznie wyrzuca. Wchodzicie do auta, lewy kontrol i tam widzicie lewy przycisk myszy, tor testowy. Wejdź z innymi graczami. Dobra. Tak jest. Chcesz to kliknąć? Tak. Już kliknęłam. Dobra, wczytujemy się. Dobrze. Jazda, okay, show Bert. Must go on. Po mojej lewej. Mnie się ładuje. Okej. Okay. Inicjacja. Jesteśmy teraz w podziemnym garażu, pięknym, co nie? I przepraszam, nie wiem, co się stało. Że tutaj odpalimy sobie wyścig, co wy na to? Okej, okay, dobra. Jak się tu odpala wyścig? Podejrzewam, że potem klub samochodowy. Próba czasowa, albo pojedynek, 5 punktów kontroli. Klasyk, mój lakier ładny, klasyczny. Dobra, zaproszenie poszło. EVP z Pawłem. Znaleźć. Dobra. I lecimy z wyścigiem w takim razie.
A nie to ma. Będzie kilka punktów. Dwóch. A nie, to dwóch na dwóch można tylko zrobić. A no tak, no pojedynek to jest jeden na jednego. A faktycznie. Nie ma. No to dobra, jeszcze jaka z Berbertem może zrobić teraz. Nie, nie mam żadnego zaproszenia. Aha, dobra. No mówisz, dobra, ja Berberta teraz, w tym momencie. Chodź tu, kurde. Moja bestia kontra... Dobra, sprawdź mi się. Oj, baby auto. Próba czasowa to była chyba. I co ty tak wystartowałeś? Nie wiem, ty byłeś opóźniony trochę, stary. Żeś kliknął w odpowiednim momencie, że tak cię przyspieszyło, że to szok. Bo tu jest próba czasowa. Mhm. Ale no, oni tam stoją. Ja oni tam stoją, tylko są tacy nieprzezroczyści dla nas, widzisz to? Nie, coś mi tu nie... Nie, ja nie wiem, o co na dno. Nie rozumiem tego. Próba czasowa. Dobra. Migamy. Wyprzedzasz mnie. Wystartował. Osobisty rekord 59 sekund, ale chyba nie tym autem. LOL? Dlaczego mnie wyprzedzasz? Więcej FPS. Dobra. Muszę się... Muszę się... Taktyka, mnie zwalnia. Dobra, taktyka. Proszę, muszę się udać do niecnych sztuczek teraz. No, super. Dobrze. Niecne oszustwa, Pawełka! Rzucił ci batonika pod nogi, co? No, wow, pewnie tego bardzo niedobrego. Też na to się złapałem. Na szalkę widzę, jak jedzie. Ja też, zostaw dawaj. Mnie. Dawaj, gonimy ich. Zobaczyć, gonię szalkę w takim sensie. To z duchu Joszelki. No wy się możecie zderzać i ja no, możemy się zderzać. To jest duch Joszelki i duch chyba. Berberta. Nie, bo ja... Już nie nagrywają z nami, widzisz to? Aha, okej, okay, dobra. Szelka, nie odchodź. Ale nie jedź w stronę normalnie. Światła. Ale w stronę żółtego. Mi się tu... Ja jadę tak jak Joszelka jedzie. O co ci chodzi? Ale cię czepnę, nie? Dobra. Ale skontaktuję się z tobą, mój prawnik. Dobra, Ren, dawaj, chodź, jedziemy po torze też, tak myślę. Klub samochodowy, próba czasowa. Dobra. O, Joszelka pobiła własny rekord. Pojedź na pole startowe, aby rozpocząć próbę czasową. Musisz wyjechać po prostu. A próbę czasową chyba każdy musi sam rozpocząć, chyba tak mi się wydaje. Tak? Mówisz? Tego, dobra. Ja nie wiem. Chyba tak, bo... Ja bym jednak pojechała zobaczyć... jak to działa na prostej. Na prostej? Tak. Różnicę tych samochodów? Tak. Sprawdzimy w takim razie, okej. Okay. Dobra. Dobra. Ale jadę próbę czasową, chcę pobić Joszelkę. Ja też właśnie jadę teraz próbę Jaki czasową. Jaki macie rekord na, w ogóle na tej próbie czasowej? Tak... Nie mam pojęcia. Ale taki oficjalny nie. Teraz. No, ten co masz... Nie, ten co masz napisane w sumie. A i może być i tym mało. To ja nie mam żadnego, ja mam 0. A serio? 59 sekund. Ja. A, ja mam 55, stary. Okej, okay, no to ja nigdy nie jechałem tego tej próby czasowej. Nie wiem, czym jechałem, ale chyba tym... I ani razu nie pojechałem próby czasowej. No cóż. Taka sytuacja. Już jest dzień, więc możecie wychodzić. Nie, my dobra, tu próbę czasową. Joszelka miała 1,21 jak coś. Okej. Okay. Dobra. Tak zapamiętałem, bo tyle się pokazało. Zobaczymy, czy damy radę mieć inny. No właśnie, zobaczymy. Ale ja zaczęłam to okrążenie z opóźnieniem, bo nie wiedziałam, co tam trzeba zrobić. Przejeżdżać przez punkty? Tak, ale ja nie wiedziałam, gdzie te punkty są i kiedy się to odpali. Jak się to odpali, to jest mój pierwszy raz w tym klubie. No też mój pierwszy raz właśnie. No super, ale nie pierwszy raz w tej grze. Taka sytuacja. Nie rozumiem. Dobra, minuta 15. No czekam w takim na was. Razie przytrzymuję F opuszczam w ogóle klub samochodowy. Minuta 10! Spotkamy się na prostej, bo tam jest też prosta, bardzo fajna taka do doku. Minuta 10 miałem. Więc zobaczymy. Dobrze. Dobra. Lepiej niż Pabel. Tyle mi wystarczy. No ale ty już jeździłeś tutaj, ja nigdy nie jeździłem. Ale na nie tym autem, wiesz, każde auto inaczej jeździ. Tak. O, to jest, skoro się zgadzasz. Berber, stań obok. Proszę bardzo. Ren, stań obok. Teraz wam pokażę prawdziwą moc tego się. No tylko czy się ustawiajcie, bo... No ja już stoję cały czas. Do mnie, bo tutaj mnie już cisną. No, dobra, uwaga, zręcznego. 3, 4. Berber, co tam normalnie? Czemu cię wywalił? Connection lost miałem, kurde. No niestety, to była przewaga. Dobra, to pojedziemy w drugą stronę za chwilę, drugi raz, ale najpierw ciśniemy maksymalnie do końca. Maksymalnie w opór. Ej, ktoś powiedział, że jestem plażą. Kurde, co za... Smerf, co jest? Miałem przeszkodę. Duża kłoda. Dobra, cię zawracamy, bo Ren tam wypadł chyba przypadkiem.
Chodź, ci powiedziałem w drugą stronę. Teraz robimy w drugą stronę, bo Berber miał opóźnienie. Berber miał wyliczony timing. Tutaj sobie zjedziemy, na przykład. Dobrze, że powiedziałeś, z dobrym wyprzedzeniem. Z dobrym wyprzedzeniem powiedziałem, tak. Dobra, tutaj ustawmy się. Pięknie, elegancko, ładnie. Dobra, proponuję również zręcznego, tylko Berber, nie. Dobra, szybko, uwaga! 3, 4, nie rozłączaj się, Berber. No nie rozłączaj się. O! Co wy robicie? Co jest z wami? Przestań! Ciubek, przestań, no! Okej. Ja nie mogę, no, co wy? Oj, oszelka, byś miał wypadek! Nie wiem, co wy zrobiliście, ale fajne. Kanapka. Nie wiem, jak to wygląda. Ej, to dziwne. O, Berber też miał wypadek. Zajechał mi drogę. Dobra, wygrywam! Jest! Dojechałem praktycznie tak do. Tak, wyścig dla mnie do. Tak, do klubu samochodowego. Fajnie, tak. Że dopiero teraz. Ja uważam, no, że. Jak dopiero jak wyprzedziłem, to stwierdziłem, gdzie będzie koniec mety. Ja uważam, że Paweł nie wygrał, gdyż. Patrzcie na to. Nie teraz, no. Teraz, patrzcie. Czekaj, nie chodź. Patrzcie na to, jest, no tak, tak. Patrzcie na to, ale. Ale tak, patrz tutaj. Na to. Widzisz, który był Paweł? Ostatni tu przyjechał. No właśnie. No chodź z kina! A, okay, dobra, jesteś, jesteś wielką. Jesteś czekaj, wielką. Tutaj, bo jesteś wielką wtopą. Jesteś wielką no. Wtopą, wow. Tak. Futerkiem tam. Co ty mówisz? Dobra. Siedzisz tam. Dobra. Spróbuję bez ręcznego może teraz, dla odmiany jeszcze. Uwaga. No. 3, 4. Bezręcznego miałem. Bezręcznego! Być. Strzelać w niego! Oszukuję! Kurde, nie! Oba. Wszyscy bierzemy broń, strzelamy w Rena! Nie, zostawcie mnie! Jedź! Ale nie mnie! Aha! Zostawcie mnie! Aha! Zostaw mnie! Dawaj go! Ła! Czyli mów bombkę! Joszelka też w ogóle coś tutaj... Jak? Co? Berber, pomóż mi, bo Joszelka też tutaj działa w imieniu właśnie... rzuca czymś, ona czymś rzuciła! Powiem, że nie jestem zadowolony z waszego zachowania. Jak nie jestem zadowolony? Dobrze, trafiłem w bombkę Joszelki. Dobra, Berber, uciekamy! Uciekamy. Pokaż, gdzie Kuba jest. Okej, dobra. Jedziemy, na koniec odcinka jeszcze dalej. A! Dobrze, idealnie. Tylko my przeżyliśmy. Byłem ja, bo jestem wielką stopą. Był tak Paweł, to był Paweł. Tak, to był Paweł. Tak. Także pa, pa! Tak, tym sobie skończymy. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Na koniec odcinka jeszcze dalej. Na razie. Symbolika.